Niech pan wstanie, Rogeliuszu. Ja panu winna wyjaśnienie. Jest w naszym mieście, pan pamięta, ale ja gdzieś złączył los. Pokornie byłam tam przejęta. Surowa lekcja, pan miał głos. Czy byli ułani pod okienko? Czy byli ułani pod okienko? Pukają, wołają, puść panienko, pukają, wołają, puść panienko. Trudno nie wspomnieć o opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Kraju mój, ziemią ukochana, ze złota zbóż, chabrów, czerwonych maków, skąpana w blasku słonecznych promieni, moją ojczyzną się mienisz. Malagenia, Malagenia, pięknie niebo i ziemia, a wiatr unosi jak westchnienie. Malagenia, ten głos, ten cień, to jest me przeznaczenie. Czy on to wie, czy on to czuje, że jego cień mój cień całuje? Przepraszam, nie dosłyszałam pańskiego nazwiska. Banaczek? Czy to czeskie nazwisko? A, polskie. To znaczy, że pan z Polski. Jakże miło. Państwo przyjechali całą rodziną. Dawno? Prowadzą pod ojczyzna honor i gniew. Dopóki szabla dłoni patrzyła w krew. Dopóki sam komendant jedzie nas na bój. Flotylla z Gdyni.